Obróbka komina. Obróbkę komina wykonujemy ze szczególną dbałością o dokładność i precyzję. Pracę przy obróbce komina należy rozpocząć od wprowadzenia na komin położonej wcześniej na połać dachu membrany. Membranę przykleja się do komina klejem butylowym lub środkiem uszczelniającym MDM Ventia Pur Sealant C. Membrana w obszarze komina powinna być założona na zakład, który każdorazowo należy uszczelnić klejem butylowym lub uszczelniaczem. Nad kominem można również wykonać rynienkę z folii, której zadaniem jest odprowadzenie ewentualnej wody w obszar poza sąsiadujące z kominem krokwie. Do obróbki komina stosuje się profilowane taśmy kominowe MDM, wykonane z aluminium lub ołowiu. Obróbki przednie i boczne należy wyprofilować i połączyć za pomocą falcowania. Przed przystąpieniem do prac związanych z obróbką komina należy wyprofilować elementy boczne, piersiowe i tylne, zwane gardzielą. Obróbki przednie i boczne łączy się za pomocą falcowania. Przed montażem taśmy kominowej należy z jej części usunąć przekładkę zabezpieczającą. Klej butylowy umieszczony na całej powierzchni taśmy zapewnia szczelne połączenie z dachówką. Blachy przednie i boczne należy wyprofilować i połączyć za pomocą falcowania. Klej butylowy zapewnia dodatkową szczelność połączenia elementów. Prace związane z obróbką komina wykonuje się analogicznie z zastosowaniem taśmy ołowianej. Należy je odpowiednio przyciąć, wyprofilować, a następnie połączyć ze sobą. Dachówkę przy kominie należy dociąć, jeśli zachodzi taka potrzeba. Krawędzie dachówek muszą być wygładzone w miejscu styku z obróbkami. Należy pamiętać, aby przekładkę zabezpieczającą usunąć jedynie z połowy wyprofilowanej obróbki. Obróbkę należy przykleić tylko do dachówki. Nie wolno jej mocować do komina, co zabezpiecza opierzenie przed uszkodzeniem podczas naturalnej pracy całego budynku. Opierzenia boczne łączymy poprzez zakład prosty. Obróbkę wykonujemy segmentowo, nakładając taśmę kominową oddzielnie na każdą dachówkę. Po obrobieniu przodu komina montujemy opierzenie boczne, a następnie wykańczamy tył komina. W analogiczny sposób można wykonać obróbkę komina z taśmy ołowianej. Tylną część komina należy obrobić taśmą z zachowaniem spadku, zapewniając odprowadzenie wody opadowej poza krawędź komina. Taśmy kominowe można ze sobą łatwo łączyć za pomocą zintegrowanego kleju butylowego.
Sprawnie wykonaną obróbkę wykańczamy listwą kominową MDM, którą przymocowujemy kołkami rozporowymi. Łączenie na styku z kominem wypełniamy uszczelniaczem dekarskim.